kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym vlogiem. Tym razem będzie to vlog urodzinowy. Dzisiaj mamy 19 lipca, jutro jest 20 lipca i jutro obchodzę swoje 20 urodziny. Jestem w szoku, ja nie wiem kiedy to minęło. Ja się czuję, jakbym dopiero miała 18 lat, naprawdę. Ja nie wiem w ogóle jak to się stało, że tak szybko minęło. Ale co, jutro mam 20 urodziny i stwierdziłam, że z tej okazji zrobimy sobie dzisiaj razem torta. Na początku chciałam kupić jakiegoś, żeby wyglądał tak idealnie, ale potem stwierdziłam, że większy fan będę miała z tego, jak po prostu zrobię sobie tego torta. Już kiedyś był filmik na moim kanale, jak robiłam tort urodzinowy na urodziny mojego kolegi, wtedy 18, więc to już było 2 lata temu i już Wam pokazuję, jak chcę, żeby on wyglądał. Proszę bardzo. Chcę, moi drodzy, żeby to było coś w tym stylu. Bardziej chodzi mi o kształt i o wielkość, żeby on nie był taki za duży, żeby był właśnie taki okrągły, taki jednej wysokości. No i na środku nie będzie napisane Happy Birthday, tylko będzie napisane Fuck, I'm 20. Oprócz tego chciałabym kupić urodzinowe moje balony z 20, bo ja co roku mam taką tradycję, że na Instagramie wrzucam zdjęcie z balonami, z cyfrą, w której obchodzę urodziny i tak było co roku, zresztą sami sobie teraz możecie zobaczyć. Ja oczywiście również zapraszam na mojego Instagrama, bo tam te zdjęcia właśnie dodaję co roku na bieżąco i nie tylko takie, też dużo innych, ładnych. Za niedługo będą piękne zdjęcia wyjazdowe, wakacyjne. No i co? I właśnie plan jest taki, że jedziemy teraz do sklepu kupić rzeczy na Biszkopt. Jeżeli zdążę, to pojadę też po balony, ale nie wiem, czy zdążę, bo nie wiem, ile zajmie mi robienie tego tortu, a wieczorem idę z dziewczynami z racji, że dzisiaj otwierają się we Wrocławiu zagrywki. Jest to miejsce, które do tej pory było tylko w Warszawie, a teraz się otworzyło również we Wrocławiu. Jest to takie miejsce, gdzie można się napić, spędzić czas ze znajomymi. Są to jakby takie różne mini gry. Mini golf, który się nazywa Crazy Golf, jest beer pong, jest, widziałam, że jakieś takie dorzucania takimi jakby krążkami i kto dalej tam poleci, tym więcej ma punktów. No naprawdę dużo różnych minigier, jest też miejsce do karaoke, także bardzo fajnie, więc stwierdziliśmy z dziewczynami z moich studiów, bo właśnie idę z dwoma dziewczynami, z racji, że jest to event taki otwarcia, no nie mogłam zabrać wszystkich, mogłam zabrać tylko dwie osoby towarzyszące, więc stwierdziłam, że zabiorę właśnie moje dziewczyny ze studiów i pójdziemy sobie na taki event otwarcia i zobaczymy, jak to tam wszystko wygląda. Napijemy się, spędzimy razem czas. Później wrócę do domu, no a jutro już są moje urodziny i plany. Jutro są takie, że chcę wyskoczyć gdzieś ze znajomymi, a tak to nie mam jakichś większych planów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy ja mam jakieś większe plany? Nie bardzo. Nie planowałam jakiejś większej imprezy albo większego wyjścia, bo wiele moich znajomych jest w rozjazdach. Jeden mój kolega jest w wojsku, drugi jest w pracy za ten czas, jeden jest na wyjeździe, koleżanka też jest na wyjeździe. Także naprawdę jesteśmy tak porozstrzelani teraz, aktualnie tak się stało. No ale i tak wszyscy widzimy się pod koniec lipca na Sun Festiwalu, na który ja również się wybieram. No i co? A tymczasem ja idę sprawdzić do Thermomixa, co jest potrzebne nam na Biszkopt i lecimy do sklepu. Dobra, guys. Sprawdziłam przepis na Biszkopt i tak naprawdę większość rzeczy ja w domu mam, bo to są takie bardzo podstawowe składniki, aczkolwiek nie mam ich za dużo, więc żeby nie zmarnować wszystkiego na tort, to po prostu kupię i na pewno muszą to być jajka, mąka i proszek do pieczenia. Bardzo prosty przepis na Biszkopt, taki wręcz basic bym powiedziała. I sklep, do którego się wybieram, to do Leclerca, Eclerc, nie mam pojęcia, jak się czyta tam nazwa, ale tam jedzie mama, mówiła, że tam jest bardzo dużo rzeczy takich, cała alejka związana z tortami, jakimiś dekorowaniami i tak dalej, więc tam pojadę po balony, wątpię, że zdążę podjechać, bo już jest 15, a ja będę musiała wychodzić około 18, nawet przed 18, także nie wiem, jak ja się z tym wszystkim wyrobię, postaram się wszystko na szybko robić, ale póki co jedziemy do sklepu. Kochani, chciałam Wam pokazać tą alejkę właśnie z tymi tortami, no tu jest dosłownie naprawdę wszystko, pełne jakichś dekoracji, posypek, lukrów, ekstraktów, cukrów, jakieś, nie wiem, żelatyny, jakiś mieszanek do śmietanki, do kremów. No po prostu naprawdę tu jest tego pełno. Są też takie, wiecie, ciastka jakby zgotowe z paczki. I słuchajcie, zrobiłam to. Wzięłam gotowy Biszkopt. Jeżeli będzie niedobry, to zrobię swój, ale z racji, że mam naprawdę bardzo mało czasu, to wzięłam gotowy Biszkopt. Wytłumaczę się Wam później. Okej, a więc czemu kupiłam gotowego Biszkopta? Z racji, że jak go zobaczyłam, stwierdziłam, nie, to bez sensu, przecież Biszkopta robi się bardzo szybko i dam radę go zrobić, bo już raz go kiedyś robiłam. No i stwierdziłam, kurde, jest 15. My trochę z dziewczynami zmieniłyśmy plany, bo event jest na 20, ale stwierdziłyśmy, że wcześniej spotkamy się u jednej z mojej koleżanki, napijemy się winka, trochę pogadamy, bo dawno się też nie widziałyśmy, jedna była na wyjeździe, druga pracowała i jakby po prostu nie było za dużo okazji, więc stwierdziliśmy, że po prostu spotkamy i pogadamy. I zanim
zrobiłabym biszkopta i odpukać, jakby mi coś nie wyszło. Byłabym na siebie zła, nie miałabym torta, nie miałabym czasu na przygotowanie się. Więc z racji, że mam tak mało czasu i był gotowy biszkopt, to stwierdziłam, że czemu nie. Także ja wracam do domu i widzimy się już w kuchni podczas tworzenia naszego tortu. Okej, a więc tak się prezentują moje zakupy. Tutaj są właśnie te biszkopty, o których Wam mówiłam. Tutaj mam taką posypkę z serduszkami. Tutaj mam jeszcze ekstrakt waniliowy i proszek do pieczenia i cukier waniliowy, ale z racji, że nie robimy póki co na razie naszego biszkoptu, to odkładam na bok. Tutaj mam te kremy, które będą na wierzchu. I tutaj jeszcze kupiłam taki biały krem dla przełamania tego malinowego smaku. Razem zmieszam go z dżemem i w ogóle będzie jakby do przełożenia tortu. No i tutaj mam takie dwa pisaki białe, które trzeba włożyć gorącej wody na około minutę i później będzie można tym pisać. Wzięłam dwa, bo nie wiedziałam, jak mi to będzie wszystko wychodziło, więc tak dla bezpieczeństwa. I co? I teraz otworzę te torty, zobaczę po pierwsze, jak on smakuje i jeszcze przede wszystkim zastanowię się, czy chcę go wycinać, czy zostawię go jednak taki, jak jest, ale wydaje mi się, że wytnę go, żeby on był mniejszy. No i jeszcze zobaczcie, jakie piękne tutaj goździki kupiłam. I wyciągnęłam jeszcze dżemy, konfitury z lodówki i mam konfiturę malinową i konfiturę wiśniową. No i jeszcze tutaj mam te truskawki w syropie, żeby po prostu jakby urozmaicić i wsadzić te truskawki też do środka. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja się zabieram za przygotowanie tego, a Wam odpalam timelapse'a. Okej, kochani, tak prezentują się te biszkopty i powiem Wam, że pachną bardzo ładnie. Pachną jak takie ciastka, które jadłam, jak byliśmy na nartach za granicą we Włoszech chyba. To właśnie one były z taką jak babeczką i właśnie dokładnie tak pachniały, więc jeżeli tak też będą smakować, to git. I co? I teraz zastanawiam się, czy odbić to od tej miski. Okej, kochani, ubiłam właśnie masę, a w zasadzie no taką śmietankę, masę śmietankową, różową i tutaj są dwie saszetki, trzecią na razie zostawiłam i tutaj jest jedna saszetka tej białej masy, tutaj mam już pokrojone biszkopty, tutaj już wszystko przygotowane, teraz muszę zrobić jeszcze nadzienie, które zrobię właśnie z tych truskawek, no i oczywiście z konfitury. I jeszcze znajdę jakąś małą buteleczkę, żeby dolać troszkę alkoholu. Okej, moje alkohole z kalendarzy adwentowych mnie nie zawiodą. Mamy jak coś czystą wódkę, ale wolałabym chyba jakiś likier. O, wiśnia i banan, to by też mogło być dobre. To biorę te dwa, resztę tutaj chowam na miejsce. Okej, kochani, a więc na biszkopt nasączyłam trochę go tym właśnie dżemem, które tutaj zrobiłam, konfiturą po prostu z alkoholem. I teraz na to daję ten krem. I zastanawiam się, czy coś jeszcze tutaj nie dorzucić, bo naoglądałam się tyle składania różnych tortów na TikToku, że powinno mi to wyjść i powinno być dobrze, chociaż wiadomo, nie jestem profesjonalistką, robię tort drugi raz w życiu, ale wydaje mi się, że powinien wyjść git i one zawsze coś tutaj dokładają na tego torta, także zastanawiam się, co zrobić. Na pewno jeszcze troszkę poleję to tym i teraz wydaje mi się, że dam te truskawki, co prawda one są takie dość duże, więc ja je po prostu będę przecinać na pół. Kochani, a więc tak się prezentuje efekt końcowy mojego urodzinowego torta. Ten napis, o dziwo, nie było tak ciężko, co ja zrobić, tylko trzeba było po prostu się skupić. No i tutaj tak wygląda od boku. Może nie jest jakiś najbardziej prosty, ale jest taki... No. I właśnie przed chwilą zjadłam, jeszcze poprawiłam sobie makijaż, podmalowałam się lekko, jeszcze coś na usta muszę nałożyć, bo przed chwilą jadłam. I słuchajcie, szczerze nie wiem, co mam robić, bo ubrałam się w ten sposób. Jest to sukienka, którą pokazywałam Wam w filmie,
gdzie właśnie mierzyliśmy sukienki z Och Poli. I ona jest taka, no jest taka casualowa, może też być właśnie na, w sensie tak, o, jest bardziej imprezowa, ale może być też taka casualowa. No jest napisane, że to bar, ja w Zagrybkach nigdy nie byłam, ja tylko o nich słyszałam. Wiem, że to jest bar, ale mimo wszystko jest to jednak takie miejsce, w którym idzie się pograć sobie i wydaje mi się, że ta sukienka, nie wiem czy jest przesadą, czy nie jest przesadą, bo ja się w niej mega dobrze czuję i chciałam móc ją wykorzystać. No na pewno chcę nagrać w niej teraz TikToka jeszcze przed wyjściem, bo mój tata przywiózł coś fajnego, także zaraz wam to pokażę. Muszę się zastanowić, a tymczasem teraz biorę się za nagrywanie urodzinowego TikToka. Okej, kochani, a więc tak się prezentuje TikTok. No, a tymczasem ja już totalnie muszę wychodzić, bo zostało bardzo mało czasu, a jeszcze muszę kilka rzeczy zrobić. Także zabieram telefon ze sobą, będę najwyżej coś nagrywać telefonem i lecimy, bo naprawdę mam bardzo mało czasu do busa. Jeszcze nawet nie wiem, czy pojadę autobusem, bo nie wiem, czy na niego zdążę, czy nie będę zamawiać Uber albo kogoś prosić, żeby mnie podwiózł. Także lecę i widzimy się później. Dobra, uwaga! Kochani, jak widzieliście, jesteśmy teraz w miejscu do karaoke. Poprzednio to był beer pong, teraz jesteśmy w karaoke. Spijemy drink. Dobra, okej, okay, uwaga, zróbko. Passion fruit sticks. Coś w tym stylu. Coś w tym stylu, dobra, uwaga. Dobre. Dobre. Ale jest słabe. Ale nie czuję w ogóle... Jest kurca polskiego, no. W ogóle polskiego trumu tutaj leczy. To drugie lewo. Zobaczcie, moi drodzy, budzę się i dostaję piękne urodzinowe śniadanko. Mamy tutaj pankejki z owocami na słodko, sok pomarańczowy, herbatkę i na słono mamy jajka benedyktyńsku i dużo pieczarek i jeszcze lunka. I w zapakowanym prezencie z papierem z lunką była, uwaga, kultowa bluza, gdzie jest z racji, że... To jest słowo, które ja chyba najczęściej powtarzam i mi bardzo często mi piszecie, że przestała powtarzać w końcu z racji, że i mam bluzę z racji, że. Także dziękuję bardzo i wcinam teraz śniadanko. Witam kochani was bardzo serdecznie. Mamy już dzień po moich urodzinach i teraz wam opowiem, co się działo, bo może z tego, co wam wrzucałam, nie do końca można to ogarnąć, bo nie nagrywałam jakoś dużo, ale działo się bardzo, bardzo dużo. Generalnie, tak jak mówiłam, dzień przed moimi urodzinami poszliśmy do Zagrywek. Poznałam bardzo fajne osoby i generalnie super się bawiłam. O 12 dziewczyny też mi zaśpiewały 100 lat. Wróciłam do domu około, no chwilkę jakoś przed drugą. Powiem wam, że miało być wczoraj delikatnie, żeby 20, czyli w moje urodziny, czyli wczoraj, troszkę zaszaleć. No, ale generalnie to troszkę nas zmiótł z planszy open bar, przez co 20 urodziny miałam pojechać na siłkę, miałam pojechać zawieźć papiery do szkoły o odbycie praktyk i w sumie tego nie zrobiłam, tylko w większości spałam, chillowałam, czytałam książkę, właśnie dostałam od mamy śniadanko, dostałam od mamy prezent. Oprócz tego dostałam taki jeszcze super komplecik, to nie urodzinowy prezent, tylko po prostu prosto wysłało mi firmę i zobaczcie, mamy taki topik. Idealny w ogóle na podróże to będzie set, z racji, że mamy do tego czarne spodnie dresowe. A wiecie, w samolotach jak się leci długo, to jednak tam jest klima i generalnie często jest zimno, więc dresik nawet jak w lato jedzie się super i on ma właśnie taki jakby, wiecie, motyw takiego wschodu, zachodu słońca, takie kolory, więc będzie naprawdę fajnie, fajnie pasował. No i do tego ten śliczny topik, także mam teraz secik na wakacje, o dresy się nie muszę martwić. Wieczorem na urodziny pojechałam sobie na wyspę, tam spotkałam się już z moimi znajomymi
znajomymi z liceum, były też osoby, właśnie dziewczyny z moich studiów, bo też przyjechały jeszcze dzisiaj. No i generalnie nie miałam jakiegoś super moodu na imprezę, przez to, że byłam już lekko jakby zmęczona poprzednim dniem, ale sobie posiedzieliśmy i uwaga, wiecie jak to jest? Jak ja mówię, że idę na imprezę i że będziemy super się bawić, że zostajemy do białego rana, to o pierwszej już sobie śpię w łóżeczku, a jak mówię, nie, dzisiaj tak delikatnie, wiecie, na spokojnie, to o 4:30 wracam do domu. I tak było wczoraj, wróciłam około 4:00. I słuchajcie, mój kolega ze studiów dodał na Instagramie, że szuka osoby towarzyszącej, bo dostał 2 bilety i że czy ktoś chce się z nim zabrać na Fejma. No i ja w sumie napisałam, czy to aktualne, i później zasnęłam i nie odpisywałam mu. I stwierdziłam, że w sumie, że jeżeli jest taka opcja i właśnie mogę z nim pójść, to w sumie czemu nie, bo nigdy nie byłam na żadnej gali freakowej, a zawsze chciałam pójść i fajnie, fajnie, mam nadzieję, że będzie git. Nie chciałam już za bardzo dzisiaj wychodzić, a stwierdziłam, kurde, Fejma ma we Wrocławiu, tak bliziutko, a ja na niego nie pójdę, to kiedy indziej mam iść? Jeszcze akurat karta jest taka, że mi się podoba i że w sumie interesują mnie tam walki, więc w sumie chciałabym pójść. No i stwierdziłam, że idę, także teraz muszę się ogarnąć, muszę umyć głowę, generalnie cała się umyć, pomalować i wyszykować, muszę też wybrać jakąś stylizację, ale wydaje mi się, że wybiorę dokładnie tą sukienkę, którą miałam na zagrywkach. No i słuchajcie, dostałam jeszcze prezenty od moich znajomych, między innymi dostałam, proszę bardzo, Raffaello, dostałam ptasie mleczko od mojego brata, dostałam dodatkowo oczywiście alkohol, martini bianco, dostałam jeszcze wódkę, ale oni wypili ją na wyspie, dodatkowo dostałam 2 paczki kwaśnych żelek, książkę Colin Hoover od dziewczyn i co jest śmieszne, dziewczyny oglądały wszystkie filmiki związane z książkami na moim kanale, żeby sprawdzić, czy na pewno jej nie mam, bo wiedziały, że lubię właśnie tą autorkę i szukały i oglądały moje filmiki z wrapami, jakimiś z podsumowaniem jakimś mojej biblioteczki i tak dalej i szukały i sprawdzały, czy tej książki nie mam i udało się, bo faktycznie tej książki ani nie czytałam, ani jej nie mam, także strzał w dziesiątkę, a podobno jest super. I jeszcze dostałam zestaw do robienia świec sojowych od dziewczyn, już go schowałam do szuflady, więc nie będę wam wyciągać, ale pewnie na jakimś vlogu zrobimy sobie jakąś świecę. Nie wiem, czy jeszcze na tym, ale na pewno na jakimś najbliższym po prostu zrobimy sobie świecę, także bardzo, bardzo fajnie. Dziękuję za wszystkie prezenty, naprawdę mega mi miło, tutaj już opróżnione torby. Lecę się kąpać, coś zjem i jadę na Fejma. Bardzo fajnie, nie mogę się doczekać. Minęło już sporo czasu, od kiedy nagrywałam tego vloga. Już w zasadzie mamy sierpień, ale nie miałam kiedy go wcześniej zmontować, bo pojechałam na sam festiwal. No i po prostu nie było mi trochę w domu, ale teraz w końcu wrzucam tego vloga, nagrywam zakończenie z telefonu, bo oczywiście zapomniałam tego zrobić, ale jeśli chodzi o całe urodziny, to mega je spędziłam, tak bardzo na chillu, pospotykałam się z moimi znajomymi, to z tymi, z którymi się nie udało mi spotkać, odbyliśmy sobie na sam festiwalu, na którym było też mega, także bardzo się cieszę, fajnie spędzony taki tydzień łączony, no po prostu takie dłuższe urodziny. Dziękuję oczywiście wszystkim za wszystkie prezenty, za wszystkie życzenia, bo znowu mnie zasypaliście po prostu ogromną ilością życzeń. Mam nadzieję, że w przyszłe urodziny równie dobrze będę się bawić. No i co, 20 lat, masakra, po prostu nie mogę w to uwierzyć. Nie chcę już więcej przedłużać tego, ale oczywiście jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się już niedługo w kolejnym vlogu. Do zobaczenia i pa, pa!